Siemanko wszystkim na moim kanale, jest ze mną Jarosław. Siemka. I dzisiaj przeprowadzimy sobie Urbex ZNTK, czyli Zakład Taboru Naprawczego Kolei w Poznaniu. Tak. Jest to taki mniej więcej budynek. Jest to dość duży obszar i Niemcy podczas II wojny światowej bodajże go postawili. Tak, w 1870 roku powstał. Dokładnie. No i od którego, od ilu już tak mniej więcej lat to jest opustoszałe? Teraz mamy 2017, no około będzie z 6 lat, dobre. 6 lat, to stoi opustoszałe, duży ładny teren. Sobie przeprowadzimy urok, zobaczymy sobie co tutaj jest, czy kogoś spotkamy, jak to będzie, więc zapraszam do oglądania. Tak jest. Strzelać z tego. Tu właśnie był jeden budynek, ale został zburzony. Tutaj mamy dziurę w siatce, więc idziemy. Wbijamy się, jak to wygląda. W tym akurat budynku, co tu stało, co tu zburzyli, to akurat tam akurat był w sumie taki, w sumie rachunkowość, nie? Zajmowali się. Rachunkowość? Nie? Widać, że to jest stare budownictwo. Tak. No cegły. Widać. To są przed drugą wojną. No 1870 rok. Tam, jak zobaczycie, jest Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Poznań. Tylko, że... A tam jest Poznań, jest tak. Tylko, że skradli te. Skradli, ale powiem ci, że tu była chyba rozdzielnia elektryczna. Powiem ci, że to już chyba dość więcej niż 6 lat nie funkcjonuje. Bardziej bym powiedział, że z 20 lat. Muszę zobaczyć w internecie, jak to funkcjonuje. Z 20 lat, jak... Ale jakie to kiedyś życie musiało mieć. A obok jest oczywiście... Największy budynek. No. Obok są oczywiście tory. 2500 ludzi straciło pracę. 2500 osób tu pracowało? Tak. Tutaj wbijamy czy gdzieś dalej, bo to cały czas się ciągnie, to jest taki kompleks. Wejdziemy od głównego holu, ale po... Poczekamy na nim, to weź ze stopy. Dobra, ja sobie latarkę wyciągnę do czego. Patrz, tu też jest taki budynek. Tu są budynki i tu jest... Mam nagrywać na drugą kamerę? Tutaj patrzcie, jakieś tablice, pierwsza pomoc w wypadku przy pracy. To są metalowe, nie plastikowe, patrzcie. Coś rdza zaczyna wpierdzielać. Tutaj jak się udziela pierwszej pomocy, instrukcja. Tu drzwi zamknięte. To jakiś warsztat musiał być. Ale patrz, jeszcze jest dużo śrubek. Jakichś takich pierdół i złomiarze tego dziadostwa małego nie ukradli. To jakaś książka spalona. No zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Lecimy dalej. Tutaj jest jakiś obiekt. Można wejść. Przeciśniesz się. Dobra, nie będę się przeciskał. Jak tam wygląda to w ogóle? Zobaczymy tutaj dalej, co jest. Wow. Halo. Hej. Co? Żeby wbite. Obiekt został zamknięty w 2005 roku. Pomysł, projekt, wyróżnienie, efekty. Jaka motywacja. Czyli 12 lat już obiekt jest nieczynny. Spółka Sigma po prostu upadła. To prowadziła spółka Sigma i po prostu upadła. I tak to mniej więcej wygląda. Wow, jakie to jest wszystko wielkie. Patrzcie. Jakie hale. Trzeba uważać, bo tu będzie dużo kurzu. Z tego tu nic nie ma. Tam coś jest, Solidarność, tam zaraz podejdziemy. Prawdopodobnie mają projekt, że ma to zniknąć w tym roku, jak nie to w przyszłym. Więc ten obiekt niebawem zniknie, zostanie zburzony i standardowo powstanie osiedle. Galeria już wątpię, bo galerii w Poznaniu jest dość dużo. Pracownicy upoważnieni do obsługi suwnic. Patrzcie, Dysiak, Krzyż, patrzcie nazwiska pracowników, którzy mogli używać suwnic. Uwaga, suwnica, w tym zbroniony. Tam się wchodziło. My nie będziemy wchodzić, bo to jest zardzewiała, a tu są takie pręty wystające. Nie daj Boże, któryś z nas by spadł. To może być naprawdę duże, duże nieszczęście. Patrzcie, jak to fajnie tu wygląda. Tu były schody. No, ale złomierze pokradli, no, kable. Są różne przejścia, tam są kolejne drzwi, można wejść tam na dół. Kurde, jaki wielki obiekt, chłopie. Czekaj, zobaczymy tutaj co jest, co tam żeśmy zaglądali z tej strony. Luigi. Uwaga, bo to może się zarwać. Tutaj też coś było robione. Tu jakiś musiał dźwig stać. Tu coś musiało być. To była chyba suwnica, wydaje mi się. Mogła być, jest strasznie duży ten. A co tu się światło świeci? To jest ten. Rozdzielnia.
Tu jakie pręty. Ale ładne pomarańczowe światło, takie żółte. Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany tym miejscem, może sobie dużo poczytać w internecie na ten temat. Dokładnie, co, jak to oczywiście funkcjonowało. To jest elektrofizja, no, to produkowało, ale on nie jest produkowano tu wagonu i pociągu, nie? No tak, i obok jest normalnie, tory są. Tak, i odnawiano te silniki, nie? Regenerowano. Poczekaj. Co? Idę zobaczyć, co tutaj jest. Masz mocniejszą tej odeli, nie mam, tutaj czapkę. Tuńczyk. Tuńczyk. Tu jakiś piec był. Gdzie wszystko? No. Tam może coś... No, no. Zaraz. Zapytaj się Mani, czy zmieniła nazwę. Zmieniłaś nazwę? Ty, łopata nawet tu jest. Tak? No, tu nie ma co wbijać, tu jakiś... Tego, co... Tu musiała być kotłownia jakaś, zobacz. Tu musiała być jakaś kotłownia. Jakieś stare stropy. No, stare stropy okrągłe. To są, mówię, to są... Tu musiała być kotłownia, jakiś piec. Tu musiał być jakieś kotły. A tutaj... Bez piec służby. Spoko! Zapytaj się, czy pokażę Sowę. Taką ciekawostkę mogę powiedzieć. Mów. Tu stała się tragedia, bo... No. Tutaj patrz, patrz, ty! O. Co to jest? Grób? Właśnie tu z tego co słyszałem, to zamordowano, tu zgwałcono tę dziewczynę. I zabito ją tutaj. Kurde. Właśnie chciałem patrz o tym wspomnieć. Się. Świeczka. Tak. Jest nawet. Roman... Nie. Spoczywa spokoju. Roman Spychała. 1984. Taki mój flaga Polski. Znaczy taki mój kolega, taki ja, ogólnie z mojej ulicy kolega właśnie tutaj ten zwałkuł i zamordował właśnie dziewczynę. Tutaj? W tym miejscu. Gdzieś tu w tym miejscu, nie dokładnie gdzie, ale ten. Tutaj i jeszcze w jednym miejscu przy wieży ciśnie zabił dwie kobiety. Kurde. Zwałkuł i zamiast. No to widzicie? To jest miejsce naprawdę z jednej strony nie... Proszę do psychiatryka, bo on był psychicznie chory, nie? Tutaj jest Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Poznań. To są wszystkie budynki z NTK właśnie. Z taboru naprawczego. Ja pierdzielę, patrzę na piasek, czyli tam jest miejsce. Ktoś tam zginął kiedyś. I ogólnie on po prostu był kiedyś gnębiony przez młodzież i on po prostu się wyżywał na kolegach. Chyba lek? Może. Widzicie, kochani, najlepiej tak się właśnie... Poświęć. No wchodź tu przecież. Co tam jest? Ty, myślałem, że to jakaś zjadła. Widzicie, kochani, patrz. Tu też był znicz. Co? Tutaj nie ma nic. Tu była kotłownia, po snurry, widzisz? Ty, a żarówka. Tu jest suwnica była, nie? No nie wiem. Powiem ci, że... No widzicie sami zresztą, jak się zabiera osobę, która jest z lokalnej miejscowości, to wiecie, wie co i jak. Zaraz, poczekajcie. A, tutaj lataliśmy chyba. Tak, to jest Luigi. Więc wiecie, ja jakbym przyjechał, to bym nie wiedział, że tu na przykład jakaś dziewczyna została zgwałcona i zamordowana. No. Jakieś tranzystory. Tu mogła być jakaś elektrownia, wiesz? Jakaś elektrownia tu była. Uważajcie tylko pod nogi, panowie. Dziura. Ty i ona gdzieś tam... A nie. Ona tam wychodziła z drugiej strony. A to jest chyba system tego... Jarzeniówki, nie, stańcie tylko na jarzeniówkę. Odpowietrzamy, nie? Panie? Patrzcie. Wentylacja. Kolejny. Trzeba uwaga pod nogi. Dobra, tu byliśmy, panowie, to idziemy dalej. Tam jeszcze nie byliśmy. Byliśmy tam. A są schody do góry jeszcze. Tak. Tam byliśmy. Tutaj co jest? Tutaj. Zaraz zobaczymy. Tutaj było jakieś pomieszczenie gospodarcze, patrzcie. No jakieś spiżarnia chyba była. Jaka spiżarnia? Tutaj... No tam jakieś te szafki. Jakieś smary, patrzcie. I tutaj jest... Uważaj tylko na szkła. Właśnie... Dokumenty stare. Patrzcie. Sprawdzenie Komitetu Zakładowego PZPR. Patrzcie. To jest?
Jakieś papiery stare. No, dokumenty, nie? Do. Dokumenty. Jak się, to jest pryszcz. No, tych dokumentów jest tu miliony. Patrz, mango, napój gazowany o surowcach naturalnych. Ale musiało się to chyba palić. Nie, jakby się paliło, to by świniec, nie. Ale coś takie... A tu są te. Tu są do spawania. Jakieś... Druty. Druty do spawania. Jedno mnie dziwi, dlaczego oni tych dokumentów nie pozabezpieczali. Zobacz. Jakieś tłoki, coś, projekty. 1970 rok. Bardzo stary. 47 lat. To też widziałem, dobra. Idziemy. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Patrz, no. Takie stare. Wszystko. No, stare. I wiecie, co mnie zadziwia? Nawet są ceny podane. Obiekt jest ogólnodostępny, on leży... W sercu Poznania jest ogólnodostępne miejsce. Bo widać, że mogę się zająć. No właśnie. Powolutku. Każdy tu może wejść. To jest miejsce, które jest położone centralnie w środku Poznania. I nie zostało przez... Ja nie mogę. I nie zostało... Uwierzcie mi, że mieszkam tu od 26 lat i jestem tu pierwszy raz. No. I ludzie nie przychodzą, tu tak nie rozkradają tego. Co ja widziałem, gorsze miejsca, mniej dostępne, co po prostu zostały bardziej... Bezdomny. Oddycha? Oddycha to żyje. Tak. Żyje pan? Dobra. To nie przeszkadzamy. A tam jest jakaś jeszcze ruka, może wejrzeć? Uważa na minę. Ja. Tutaj to ja nie wchodzę. Ja tam już nie ciekawe. No jest, co? Kurzu dużo. A patrz, jest połączone no. Z metalem, nie tak? No. No, idziemy dalej. Idziemy dalej. Nie przeszkadzamy. Czekaj, zabawam. Jaka stara skrzynia. Fajna, na piro by się przydała. Ale jak on mówi, że często śpią, no. To czułem, że kurde, no, spotkaliśmy pierwszego bezdomnego. I to dość szybko. Ale niech co jest. Ciekawe, czy jeszcze coś tu się przydarzy. Idziemy tutaj zobaczyć najpierw to pomieszczenie. No. Łopata. I drzwi. Tu prysznice były. Zlewy, boiler. Tu też materac jest. Jest? Tak, czyli tu też jakiś bezdomny mieszka. Jest materac. Pa, jeszcze no. Tu zostało coś? Tak, tu bezdomny jakiś mieszka. Od kogo dostał pana? To na live'ie. Ty, to jakbyśmy wczoraj tu się w nocy wbili, to byłyby dobre dymy. Człowieku. Jeszcze jak był ten krzyż tam, to w ogóle. No. Jeszcze sobie robimy, nie? No to zaraz pójdziemy tam. O. Jeszcze taką... Ty, jakiś Afganistan tam siedzi z bronią, zobacz. Ej, zobacz, jakaś pania. O, tam naważą na nic. Jak? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Ale śmierć. Ej, to jest po niemiecku. To jakaś szafka chyba na klucze była. Albo na jakieś dokumenty. Patrz, jakaś mapa była, jakieś plany. Właśnie to było sprawdzone. Tam jest praca. Kurde. Kurde, tym papierem z tych dokumentów. No bezdomni tu siedzą, no to co ty chcesz? Tutaj chyba któryś coś palił. No co wy chcesz? Tu bezdomni żyją. Ale no, jeszcze sam to się nie potrafi. Wiesz! Idziemy na górę? Tam jest wyjście na dół.
Zejście od mamy jest. To idziemy do piwnicy. Idziemy do piwnicy. O kurde. Wbijamy na dół. Wbijamy na dół, no. O, uwaga, woli. Nie wiem, co to jest. No. Ty, ja to bym się zastrał, jakby to jakiś lis wyskoczył, albo jakiś pies. Uwaga, bo tutaj, tu może być dół, patrzcie. Uwaga, uwaga, uwaga. Tu jest dziura skamuflowana. Uważajcie, żebyście nie popadali. Nie, płytka ta piwniczka jest. Ale, patrzcie, kabli jest w płytkę. Czyli nie pokradli. Masz. Co to jest? Normalnie masz rury. Nie pokradli. Dobra, idziemy. Uważajcie, bo tutaj jest pułapka zastawiona. Tu jest pułapka zastawiona. Jest woda, to jest pułapka. Jak ktoś po ciemku by wchodził, to by wpadł. Trzeba uważać. O, alpaga. Powiem ci, że zarąbiste miejsce, jak na tyle lat. W centrum Poznania opuszczone. A uwierzcie mi, że to nawet nie przeszliśmy dzisiaj 1/4 teraz tutaj. A szkoda to jest opuścić. Ale śmierdzi. Nie, nie. Tak. O kurde, patrz. O kurde, jak tu śmierdzi. Czujesz? Kalendarz, ale z którego roku? Ale śmierdzi tutaj. Masz rok podany? Nie. O kurde, jak tu wali. Ty patrz, tu jakieś baterie. Kurde, ale śmierdzi. Co to jest? Cukiernica. Tam chyba... Jak coś, nic nie bierzemy i nic z tym. Nie niszczymy. Kible. Urbex to nie wandalizm. Zakaz wylewania pozostałości po zupie oraz wszelkich innych odpadów. To była kuchnia chyba. Tak. Orężady. Ej, tu chyba kubek. 2000, patrz. 2000 rok. Patrzcie, jakie jest... Wydawanie mleka, tak, faktycznie. Mleko wydawali pracownikom. A tu chyba karcer był dla niegrzecznych chłopców. Ta stołówka, patrzcie. Tak, jak widziałem. No bo to pewnie były na kluczyki albo coś. Zobaczcie te drzwi otwarte. Ale chyba jest tam przepaść. Co jest? Przepaść na dół. To nie, dobra, idziemy dalej. Ten budynek zwiedziliśmy. Prawie że cały chyba, rzekłbym. Ale kable nie. Stołówka. Dobra, czekaj, jeszcze tam po drugiej stronie coś jest. No nie, to też jakąś muzykę do tego. Nie, nie ma. Nie ma potrzeby. O. Schemat księgowań grupy, 71 rok. Zakład numer 3. Zlewalna, garwarernia, hurtownia, krajalnia, odlewnia, kuźnia. Uważajcie, ciężkie drzwi. No, wszystko przecież. Firanki. Na zewnątrz, to tam mamy ciekawego. Co widzimy? Patrzę, czy coś tu jest. Tam jest wejście do budynku. Patrzę, to jest jeden duży budynek. Tam byliśmy. Jeden duży budynek. Budynek i budynki. Jest tego naprawdę dość sporo, kochani. Jest coś jak ty, a co ty? Lustro. Co? But. My się patrzymy na to. Garnki. Kolejna jakaś księga. Sierpień 1982 rok.
Daty luty. Się, daty się cofają? Pęcherzyk gazowy. 79. Są już starsze daty, tak? 77, no. Wow. Beltezen, Majerski. Kurde. Ja nie mogę, 70 jeszcze mnie na świecie nie było. Kurde, ja nawet w planach nie byłem. A to jest kurde. Dobra. Dobra, kochani, to byłby jeden budynek, więc kończymy pierwszą część urbexu. Nie wiem, czy będzie druga i trzecia. Lecimy na pewno dalej zwiedzać. Nie chcę wam zrobić takiego długiego, męczącego odcinka. Zrobimy może dwa, ale krótsze, żebyście się nie męczyli. I będę starał się wam wolniej nagrywać, bo pisaliście mi, że za szybko tą kamerą macham, więc będę starał się wolniej nagrywać. I teraz wbijam się do kolejnych budynków. Zobaczcie, czeka nas ten budynek i te budynki, tam garaże. Jest tego naprawdę dość spora, więc widzimy się w części drugiej. Trzymajcie się ciepło, na razie.